Dzisiaj nie było świadectwa, ale nie przejmujcie się, za niedługo mam nadzieję przyjechać, podzielić się świadectwem, bo my tu, znaczy mam nadzieję, że Pan Bóg, tak, używając brat i innych, szykuje jakieś świadectwo, także będą świadectwa, a nie dziś. Na rozpoczęcie Daniel przeczytał słowo i brzmiały takie słowa: oczekuję słowa Twego. I teraz pytanie, na co czekamy i co chcemy usłyszeć? I to jest istotne, co chcemy usłyszeć? Chrystusa Pana. Obyśmy chcieli usłyszeć Chrystusa Pana, bo to jest poprawna teologicznie odpowiedź. To jest odpowiedź zgodna z naszą doktryną, ale uczciwie mówiąc, nie zawsze jest zgodna z tym, co chcemy usłyszeć. Bo jeżeli czegoś się boję, śpiewaliśmy w ostatniej pieśni: Pan mnie strzeże. No ale w niedzielę Pan mnie strzeże, potem idę w poniedziałek do pracy i grozi mi zwolnienie z pracy, włączam wiadomości, grozi mi ogólnie panująca choroba, grozi mi wojna, grozi mi coś tam. Po powrocie do domu grozi mi, że mnie żona okrzyczy, a komu innemu grozi to, że nie bardzo ma dokąd wrócić. Więc ten, kto się boi, chciałby usłyszeć, że jest najbardziej wyjątkowy na świecie i że Pan Bóg się naprawdę o niego troszczy. Jak już boję się wrócić do domu, bo mnie żona okrzyczy, to chciałbym usłyszeć, że ta żona powinna się wreszcie zmienić. A żona chce usłyszeć coś na odwrót. I tak dalej, i tak dalej. I czasami i takie rzeczy wychwycimy z nabożeństwa. Jeżeli czuję się niekochany i niedoceniany, to chciałbym usłyszeć, że gdzie jak gdzie, ale w kościele to mnie powinni kochać. Ale wiecie, kto naprawdę usłyszy? Ten, kto oczekuje na to, co Pan Jezus przygotował. Kiedy apostoł Piotr po raz pierwszy zostaje wysłany do pogan, idzie do domu Korneliusza. Tą historię czytaliśmy pewnie nie jeden raz, słyszeliśmy nie jedno kazanie, więc wiemy, jakie przebudzenie zaczęło się w tym domu. Nie, że nawrócił się Korneliusz. Zaczęło się przebudzenie w całym domu. A dlaczego? Jeżeli ktoś wątpi, niech sobie otworzy. Korneliusz powiedział: nie, mów do mojej żony, żeby mnie kochała, do pracodawcy, żeby był łaskawy, do kościoła, żeby się o mnie zatroszczył. Nie. On nie oczekiwał. On powiedział: mów te wszystkie słowa, które Pan Bóg ci dał. To, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Oczywiście to jest taka delikatna parafraza, ale w 100% zgodna z duchem tego, co tam jest napisane. I dlatego Korneliusz usłyszał. Bo on nie miał oczekiwań, co on chce usłyszeć. On chciał naprawdę usłyszeć to, co Pan chce jemu powiedzieć. Ktoś z Was, kto jako tako uważnie słucha, być może powie, że część rzeczy, które dzisiaj będę mówił, nie tylko kiedykolwiek powiedziałem, ale nawet w tym zborze powiedziałem. Przytoczę Wam autentyczny przykład pastora, który lata temu dość regularnie w tym zborze bywał. Kiedy był jeszcze młodym chłopcem i zaczynał drogę za Panem i jeszcze nie był pastorem ani misjonarzem, tak jak później, chodził do swojego zboru, wysłuchał kazania, przyszedł następny raz i pastor powiedział drugi raz dokładnie to samo kazanie. A w kolejnym tygodniu przyszedł i pastor po raz trzeci powiedział dokładnie to samo kazanie. I
To jest autentyczna historia. I ten późniejszy pastor załamał się. Mówi, no, no facet się nie przygotował. No raz gdzieś tam można powtórzyć, ale no bez przesady. I zaczął się w domu tak szczerze i uczciwie modlić o tego pastora, bo pastor ma problem. Mówi, Panie Boże, zrób coś z tym pastorem i pokaż mu. On już trzeci raz powiedział to samo kazanie. I wtedy Duch Święty przemówił do jego serca. Mówi, popatrz, trzeci raz powiedział to samo kazanie, a ty ani raz nic z tym nie zrobiłeś. To tak do tych, którzy będą mówili, że coś już mówiłem. Ewangelia według świętego Jana, 4 rozdział, 1-30. A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei, a musiał iść przez Samarię i przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie przy studni, a było około godziny 6. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który mówi ci, daj mi pić, to prosiłabyś go, aby dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który dał nam tę studnię i sam z niej pił? Także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus jej powiedział, idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta, nie mam męża. Jezus jej powiedział, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Jezus jej odpowiedział, kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina, i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy Go będą czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a gdy przyjdzie, oznajmi nam to wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z tobą, jestem nim. A potem przyszli uczniowie, dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jej jednak nie powiedział, o co pytasz, albo dlaczego rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro i poszła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czyż to nie jest Chrystus?
Z tego tekstu słyszeliście pewnie nie jedno kazanie i tak jak wspomniałem, sam już kiedyś trochę się do niego odniosłem. I ten tekst jest niesamowicie głęboki. I można by naprawdę wiele różnych wykładów i kazań powiedzieć. W ogóle cały ciężar tej historii jest, myślę, troszkę gdzie indziej. Tak naprawdę tu chodzi o wodę, którą ona czerpała, o wodę, której powiedział Pan Jezus, tam jest gra słów i tak dalej. I to jest takie główne przesłanie, ale nie na tym się dzisiaj chcę skupić, dlatego że Boże Słowo jest bardzo głębokie i możemy się wielu bardzo, bardzo głębokich rzeczy dowiedzieć, ale również bardzo praktycznych. To, czego cały ten fragment się zaczyna, to jest to, że Jezus szedł z Judei do Galilei. Jest napisane, że musiał przejść przez Samarię. Dlaczego musiał? Jak dobrze poczytamy po komentarzy, posprawdzamy inne tłumaczenia, miał taki wewnętrzny przymus, miał takie przynaglenie. Wiemy z historii, wiemy z kazań, wiemy z komentarzy, że każdy poważny, pobożny, religijny Żyd nie szedł przez Samarię. A dlaczego? Później czytamy, że Żydzi nie obcują z Samarytanami. To jest delikatnie napisane. Na początku nie do końca się lubili, potem się coraz mniej, potem się nienawidzili. To naprawdę nie była fajna relacja. I każdy szanujący się Żyd nie szedł przez Samarię, tylko dokładał drogi, szedł przez Zajordanię, żeby nie zanieczyścić się przypadkiem spotykając się z tym pogardzanym narodem. Historia Samarytan zaczęła się mniej więcej w 8 wieku przed naszą erą, kiedy Asyria najechała tereny. Żydzi w większości, ale nie wszyscy, zostali wysiedleni, a Asyryjczycy przenieśli tam ze swoich terenów właśnie mieszkańców Asyrii. I z biegiem lat narody żydowskie i asyryjskie zaczęły się mieszać i tak powstał naród Samarii. To już nie byli Żydzi, to byli Żydzi pomieszani z poganami. A potem dochodziły jeszcze wszelkie uprzedzenia, historie. I Żydzi robili wszystko, żeby nie zanieczyścić się kontaktem z tym pogardzanym narodem. Tacy poważni, religijni Żydzi. I pierwsza lekcja, którą dzisiaj widzę w tym fragmencie, bo przecież Żydzi robili to dla Boga. Nie jest tak, że oni robili to dla siebie. Boże, my płacimy cenę. Mógłbym iść tyle czasu, a idę dwa razy więcej dla Ciebie, żeby się nie zanieczyścić. To dla Ciebie tych, nie pogan, bo to nie byli poganie, ale tych nieczystych ludzi nienawidzę. Oni myśleli, że wszystko robią dla Boga. Te wszystkie zwyczaje, pomysły, religijne zachowania, to przecież nie było dla nich, tylko dla Boga. I pierwsza lekcja, którą widzę w tej historii, że niektóre rzeczy Pan Bóg widzi kompletnie inaczej niż my. I niektóre zwyczaje religijnych Żydów, ale uwaga, i ludzi wierzących, które tak święcie potrafimy z pokolenia na pokolenie pielęgnować. Bo przecież taką mamy tradycję, że kiedy zaczęła się reformacja, złamaliśmy tamtą tradycję i mamy nową, lepciejszą. A Pan Jezus pokazuje, że religijność dla religijności nieszczególnie go interesuje. Zresztą całe jego życie i chodzenie po ziemi było takim jednym wielkim pokazywaniem i między innymi za to go zamordowali. Pokazuje, że myśli inaczej niż ludzie, a szczególnie ci, co bardziej religijni. Nawet jeżeli niektórzy myślą, że są pobożni i że robią to z właściwych pobudek,
No ale jak to? Panie, to ja przecież nie chcę się zanieczyścić. My to robimy dla Boga. A Pan Jezus wtedy posyła mi jedną, drugą lekcję. Na przykład Mateusz 23-25 mówi, albo Łukasz 11-39. Wy macie piękną misę i czyścicie i polerujecie ją. Ona wygląda przepięknie, ale z zewnątrz. A wewnątrz jest pełna łupiestwa i złości. Więc pierwsza lekcja. Nasza religijność niekoniecznie jest tym, co interesuje Pana Boga. I nasza religijność jest tym, co bardzo często ogranicza działanie Pana Boga. A kiedy Pan Jezus pokazał, że religijność jest przełamana, mogą się dziać fajne rzeczy. Mogą ludzie być zbawiani. Ktoś może być uratowany. Ktoś może usłyszeć, że Pan go strzeże. I druga rzecz, którą chciałbym, abyśmy dzisiaj powiedzieli, zwrócili uwagę, jeszcze raz sobie przypomnieli. I myślę, że to jest coś, do czego powinniśmy zostać zachęceni czy pobudzeni. Czy to w przypadku niektórych naszych zwyczajów, czy to w innych. Po jednym z poprzednich kazań, które powiedziałem, właśnie o Samarytance i o grzechu, który w niej widzę, ktoś na YouTube w komentarzu napisał, że się z tym nie zgadza i napisał, myślę, że z tą kobietą było odwrotnie, że to ona była prześladowana. I zastanowiłem się, to jest dobre, bo kiedy ktoś coś takiego pisze, to nie chodzi o to, żeby zacząć mówić, a ja myślę, że nie, a ja myślę, że tak. Dobrze jest czasami odnieść się do tego, co powiedział usługujący. Dobrze jest, czytając tekst i wiedząc bardzo dobrze, jak go mamy interpretować, bo 40 lat jestem w kościele, mój tata był w kościele, dziadek był w kościele, pradziadek. Zawsze wiedzieliśmy, jak to interpretować. Dobrze jest czasami zadać sobie takie poniekąd kontrowersyjne pytanie, które pobudzi mnie do myślenia. Powiem wam więcej. Pan Bóg nie boi się trudnych i kontrowersyjnych pytań. A dla nas mogą być zbawienne. Gdyby swego czasu Luter i jemu podobni nie mieli odwagi zadać sobie pytania, czy zadać Bogu pytania, czy aby na pewno, no ale jak śmiesz wątpić, 1500 lat tak było, czy aby na pewno to jest właściwe, to nie byłoby reformacji. Gdybyś ty w pewnym momencie swojego życia nie miał odwagi zadać sobie pytania, czy na pewno idziesz we właściwym kierunku, ale przecież wiesz, że idziesz we właściwym. Dobrze jest zadać sobie takie pytanie, nawet jeśli na pierwszy rzut oka brzmi kontrowersyjnie. Nawet jeżeli zawsze go, nawet ten szanowany brat, wyjaśniał inaczej. Ale druga rzecz. To nie jest istotne, co ja myślę, bo ktoś napisał, a ja myślę, że to ona była... Jak to jest napisane? A ja myślę, że to ona była prześladowana. Super, tylko nie na tym koniec. Bo to nie ma znaczenia. Tomek myśli tak, a ja myślę tak. I kto ma rację? Nie. Jeżeli ty myślisz inaczej, ja myślę inaczej, kaznodzieja myśli inaczej, jest jedna ważna rzecz, którą powinniśmy zrobić. Otworzyć Pismo Święte i sprawdzić, jakie Pismo da nam odpowiedź. I to jest bardzo ważna rzecz. Więc zachęcam do zadania sobie czasami trudnego pytania, czasami do niezgodzenia się z tym, co ktoś powiedział, ale nie niezgodzenia się dla niezgodzenia, nie bo nie, bo ja tak powiedziałem, ale potem uczciwie winniśmy otworzyć Pismo Święte i tam szukać odpowiedzi. A
jak Pismo przedstawia tą historię i tą kobietę. Kiedy ktoś tak napisał w komentarzu, zastanowiłem się nad tym. I to dobrze, że czasami ktoś pobudzi do zastanowienia tego, kto, a może nawet bardzo dobrze, może powinniśmy czasami pobudzić tych, którzy stają z przodu i nauczają, żeby byli pewni tego, co nauczają. I pewni nie dlatego, bo jego tata tak powiedział, bo jego dziadek tak powiedział, bo Barkocji, czy Guńka, czy ktoś tak powiedział. Nie. Ja muszę być pewny, bo wyczytałem to w Bożym Słowie. I to jest druga lekcja, którą myślę, że warto sobie uświadomić, którą warto odrobić. Przyjrzałem się tej kobiecie. Biblia mówi, po owocu poznacie. Jeżeli nie wiesz, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, jeżeli wyglądasz przez okno, widzisz, że tam są jabłka i się zastanawiasz, czy już są dojrzałe, czy nie, jeżeli chcesz wiedzieć, czy są dobre, czy nie, podejdź, zerwij i spróbuj. I poznasz, czy one już są dobre, czy nie. I patrząc na tę kobietę, powiem wam, też wiele razy słyszałem, jaka ona jest biedna, jaka ona jest pokrzywdzona, jak bardzo jest poraniona. Więcej, to jest prawda. Była niesamowicie biedna i poraniona. Ale diabeł chce, żebyśmy się na tym skupili. Podkreślę. Diabeł chce, żebyśmy się skupili, jaka ona jest biedna, jaka jest poraniona, że cały świat ją skrzywdził. A dlaczego diabeł chce? Bo gdybyśmy zastanowili się głębiej, to problemem był grzech. A diabeł nie chce, żebyśmy przyznali się do grzechu. Diabeł nie chce, żebyśmy w sobie zobaczyli grzech. Bo dopóki trwam w grzechu, dopóki świadomie bądź nieświadomie jestem w buncie przeciwko Bogu, dopóty diabeł zwycięża. Więc diabeł zrobi wszystko, żebyśmy nie zrozumieli tej lekcji, a nie tylko, żebyśmy tej lekcji nie zrozumieli. Bo pół biedy jest, to był jej problem i to było 2000 lat temu. My żyjemy w XXI wieku, w 2022 roku i dzisiaj mamy swoje problemy. I diabeł zrobi wszystko, żebyśmy nie chcieli zrozumieć. Nie zrozumieli, nie zobaczyli. A jak już zobaczymy, nie przyznali się. Broni nas przed tym nasz grzech, nasz egoizm, nasza pycha. No ale jak to? Ja naprawdę jestem taki biedny. Wszyscy mnie źle traktują. Ale kto wszyscy? Naprawdę wszyscy. Mąż mnie nie szanuje. Żona mnie nie docenia. Teściowie mają wieczne pretensje. Pracodawca nie widzi, jak bardzo się staram. Sąsiad się wiecznie czepia. Rządzący ciągle mi coś dowalają. W zborze ciągle ktoś coś chce, a przecież się starałem. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę chcę się płakać. Jestem taki biedny i taki pokrzywdzony. Nikt mnie nie rozumie, nikt nie widzi moich motywacji. Czasami po prostu żyć się nie chce. Kochani, ta kobieta też tak miała. Ale to nie był efekt tego, że cały świat się na nią uwziął. Jak przeanalizujemy uczciwie tą historię i zobaczymy na koniec to, co ona powiedziała, widzimy, że to nie był problem sąsiada, zboru, pastora, teścia, teściowej, pracodawcy i kogoś. Tak, ona była ostatecznie pogubiona i poraniona.
Ona naprawdę cierpiała. Była poszkodowana, ale problem był gdzie indziej. To był efekt grzechu. Ale my nie lubimy mówić o grzechu. I diabeł też robi wszystko, żebyśmy nie mówili o grzechu, ale przenieśli ciężar gdzie indziej. Ale gdybyśmy uczciwie zaczęli studiować, to byśmy mogli do czegoś dojść. 2000 lat ludzie dochodzili. Na szczęście żyjemy w XXI wieku, gdzie nauka jest niesamowicie rozwinięta. Nie wiem, czy psychologia jest nauką, ale psychologia jest niesamowicie rozwinięta. Mamy różnych mentorów, terapeutów, tych, co nam doradzają, podnoszą i tak dalej. Całe szczęście, bo jeszcze jakiś czas temu musiałbym się przyznać, że to jest grzech. Ale psychologia udowodniła i dowiodła, że na szczęście, to nie jest mój grzech. Kochani, czy wy wiecie, że są różne typy osobowości i to, że jestem nerwowy, głośny, że szybko wybucham i szybko się irytuję, to nie jest mój grzech, tylko to jest moja cecha. Ja jestem cholerykiem. Dobrze, że się nie urodziłem 2 pokolenia wcześniej, bo bym musiał pokutować. A teraz, dzięki Bogu, że świat idzie do przodu i że nauka wyjaśniła mi, że to jest moja cecha. Jeżeli jesteś alkoholikiem i rozwaliłeś życie żonie, rozwaliłeś własną rodzinę, rozwaliłeś swój własny organizm, narobiłeś dziadostwa pracodawcy. 50 lat temu miałbyś problem. Ale na szczęście nauka odnalazła źródło twojego problemu. Problemem są rany twojego dzieciństwa. Byłeś wtedy zraniony, nie wiem, czy emocjonalnie, czy fizycznie, czy jedno i drugie i trzecie. Więc tak, no szkoda, że tę rodzinę rozwaliłeś, ale nie jesteś temu tak winny. Psycholog ci pomoże. Ty musisz przebaczyć sobie, rodzicom, coś tam, ale nie jesteś temu winny. Owszem, to źle, że zacząłeś sięgać po ten alkohol, czy narkotyki, czy to rozwaliło tą rodzinę. To nie było dobre. Ale już wiesz, że to nie ty jesteś taki zły. Ty jesteś z natury dobry i humanizm bardzo głośno o tym krzyczy. Ty chciałeś dobrze, tylko nie potrafiłeś. Gwoli wyjaśnienia. Tak. Nauka potrafi być bardzo pomocna i dobrze jest znać różne techniki. Dobrze jest wiedzieć, czemu ten ktoś ma większą skłonność sięgania po ten alkohol, a czemu ten, gdy mu coś zrobię, nie zareaguje, a ten jest zaraz nerwowy. Dobrze jest wiedzieć, że są cholerycy, sangwinicy i inni, których już nie pamiętam. To jest bardzo pomocne i możemy tego użyć. Ale jeżeli otworzysz Biblię, to czy ci się to podoba, czy nie? Biblia mówi, że grzech to jest grzech. I musisz z tego pokutować. Po prostu ty masz większą skłonność do takiego grzechu, inny do innego. Ale to jest grzech i musisz z niego pokutować. Jeżeli chcesz żyć z Bogiem, no, tak naprawdę Pan Bóg dał ci wolną wolę, dał mi wolną wolę. I możesz wybrać inaczej. Ale jeżeli chcesz mieć pokój z Bogiem, pokój w sercu i pewność, że na wieki nie pójdziesz do piekła, nawet jeżeli jesteś cholerykiem, sangwinikiem i innym ikiem, to i tak musisz wyznać grzech, poprosić o przebaczenie i porzucić.
Poniekąd się powtórzę, ale to nie jest tak, że otwieram Biblię. Na przykład czytamy w zborze list do Tytusa, tam są wymienione cechy ludzi powołanych do starszeństwa. Jest napisane, że starszy nie może być nerwowy i porywczy. Taka gwiazdka, jak to dzisiaj mamy w zwyczaju w umowie, nie? Na dole. Nie dotyczy choleryków. Biblia mówi, nie upijajcie się. Gwiazdka? Na szczęście w niektórych Bibliach są na dole takie wyjaśnienia, nie? Jak rozumieć? Nie dotyczy poranionych w dzieciństwie. Jak cię ojciec skrzywił, to możesz. Zapomnisz przynajmniej. Powiem coś po raz kolejny. Nie dla wszystkich może łatwego. Niedawno byłem w ciężkim szoku. Dowiedziałem się, że pastor, który bywał lata temu w Polsce i nawet w tym zborze dzisiaj udziela ślubu takim osobom. A Biblia mówi wprost, homoseksualizm jest grzechem. Ale on chyba ma to nowe tłumaczenie z gwiazdką. Nie dotyczy osób, które się takie urodziły. W cudzysłowie, żeby ktoś nie miał wątpliwości. Dzięki Bogu, że nauka to wszystko odkryła. I że psycholodzy to wszystko zbadali, że humaniści mi to zasugerowali. Dzięki temu ludziom, którzy chcą trwać w grzechu, żyje się dzisiaj łatwiej. Ale to, że mi się żyje łatwiej, to nie znaczy, że będę na wieki z Bogiem. Ale niektóre rzeczy... Naprawdę niektóre te wyjaśnienia naprawdę dobrze wyglądają. I tu chciałbym powiedzieć o takim moim niesamowitym odkryciu. To jest problem, kiedy grzech wszedł na cały świat. To jest rzecz, przez którą my jesteśmy grzeszni. I rzecz, która się ciągle i ciągle powtarza. To, że coś dobrze wygląda. Pierwsza księga Mojżeszowa, księga Rodzaju. Najpierw dwa wersety, czy trzy wersety z drugiego rozdziału, od 15 wersetu. Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz, na pewno umrzesz. I trzeci rozdział. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, abyście ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, kiedy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. I teraz tak zwany słowo klucz, werset klucz. A kiedy kobieta spostrzegła, że owoc był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. I dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. I otworzyły się im oczy. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg osadza człowieka w ogrodzie Eden, nie mówi do człowieka, z tego drzewa nie jedzcie, bo ono ma zły owoc. Nie, tam nie jest napisane, że ten owoc jest zły. Nie jest napisane, że jest robaczywy, niedojrzały albo zgnity. Nie.
Macie po prostu nie jeść, bo Pan Bóg tak powiedział. I tu się zaczyna nasz problem, bo dopóki słuchali tego, co Pan Bóg powiedział i żyli, jak Pan Bóg powiedział, wszystko było super. Ale przychodzi diabeł i mówi, ale popatrz, jak on dobrze wygląda. To nie jest zły owoc. I kobieta spogląda, 6 werset, i widzi, że ten owoc był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy. Słuchałem niedawno kaznodzieje, który dzielił się takim świadectwem w swoim kazaniu i powiedział, że pojechał do Katowic i tam taka kobieta usługiwała Bożym Słowem i powiedział, ja wiem, ale posłuchajcie, kiedy się to skończyło i tak jechaliśmy z żoną do domu, rozmawialiśmy, że to naprawdę było niesamowite, co ona powiedziała. Że to naprawdę docierało. Kochani, tutaj jest problem. Powiem może coś kontrowersyjnego, ale przynajmniej ci, co drzemią, mam nadzieję, się obudzą. Kobiety nie są gorszymi nauczycielami niż faceci. Pan Bóg nie powiedział, że kobieta ma nie stawać za kazalnicą, bo gorzej naucza. Bo w tym momencie wszystkie feministki udowodniłyby mu, że nie nauczają gorzej. Pan Bóg nie powiedział, że kobieta gorzej naucza. Pan Bóg nie powiedział, że kobieta nie może być starszym zboru, bo się do tego nie nadaje. Bo zrobi to gorzej. Pan Bóg tego nie powiedział. Pan Bóg powiedział, że tak ma nie robić. Że nie może kobieta nauczać, nie może być starszym zboru. Nie tłumaczy się, bo ten owoc jest zły. Nie. On nie jest zły. Złe jest nasze nieposłuszeństwo. Kolejny kontrowersyjny temat, szczególnie dla XXI wieku. Czy kobieta ma być uległa? Ale jeżeli ten facet nie jest taki przedsiębiorczy, jeżeli on jest tym flegmatykiem czy innym ikiem i nie do końca jest taki błyskotliwy jak inni, a ja jestem wykształcona, przedsiębiorcza, obrotna i wszystkie inne dobre cechy, to ja wszystko ogarnę i jest dla mnie lepiej, dla niego lepiej i dla świata lepiej. Więc ja poprowadzę ten dom i zadbam, żeby mu było dobrze. Czy kobieta gorzej poprowadzi dom? Ale Biblia nie mówi, że kobieta gorzej poprowadzi dom. Więcej, życie pokazuje, że często kobieta lepiej będzie przewodzić w tym domu. Biblia nie mówi, że ma być uległa, bo gorzej prowadzi dom. Nie! Bo my bardzo chętnie wtedy byśmy udowodnili Panu Bogu, że ten owoc jest dobry do zjedzenia. Tamto kazanie naprawdę było ponoć dobre. Gdyby było złe, to by nie było problemu. Bo wtedy wszyscy faceci by powiedzieli, widzisz, puściliśmy za kazalnicę, źle powiedziała, a jednak Biblia miała rację. Nie. To nie jest tak, że to wszystko jest złe i dlatego Pan Bóg zakazał. Pan Bóg zakazał z jakichś sobie znanych powodów. I my nie musimy wszystkiego rozumieć. Ja moim dzieciom też na wszystko nie pozwalam. I nie dlatego, że niektóre rzeczy są złe. Po prostu chcę ich wychować. I to jest nasz problem, że my zamiast słuchać, co Bóg chce powiedzieć i co powiedział i co od nas oczekuje, dlatego, że to dobrze wygląda, a no facetom się nie chce, w niektórych zborach nie ma facetów, no to niech usłuży. A jak już usłużyła i dobrze powiedziała, a widzicie?
I to są akurat dwa takie dzisiaj głośne może przykłady, ale wiecie, że każdy z nas mierzy się z różnymi innymi problemami. W tej historii też problem był inny. Ale tu nie chodzi o to, że coś dobrze wygląda, że coś z pozoru przyniesie dobry owoc. Tu chodzi o to, czy to jest zgodne z Bożą wolą. Wracając do naszej dzisiejszej historii z Samarytanką. Więc czy ona była ofiarą, jak to ktoś zasugerował? Naszym problemem jest to, że my lubimy coś tak interpretować. Bo tak się nauczyliśmy, bo tak nam ktoś zasugerował, bo coś dobrze wygląda. Kochani, Pan Jezus wielokrotnie, kiedy uczynił cud, uzdrowił kogoś, mówił: nikomu o tym nie mów. I wiecie, co sobie w swojej głupocie albo w swoich własnych doświadczeniach myślałem? Moje i wasze też doświadczenia są ograniczeniem dla Boga. Bo ja sobie tak myślałem, że Pan Jezus jest taki jak ja. Taka fałszywa skromność. Nie mów nikomu, gwiazdka, powiedz jak najwięcej, żeby widzieli, jak jestem. Pan Jezus uzdrowił i mówił: nie mów nikomu. A ja myślałem, że On ma na myśli: powiedz wszystkim. I ci ludzie też tak myśleli. I szli i rozgłaszali. To jest nasz problem. Kiedy przychodzi do Jezusa człowiek i mówi: co mam uczynić, żeby odziedziczyć żywot wieczny? Jezus nie pyta go: a jak myślisz? A jakie są doświadczenia twojego narodu? Przecież jesteś z Izraela. Macie doświadczenia. Pan Jezus nie pyta go, co ty myślisz. Pan Jezus nie pyta, co ty czujesz. Albo, co więcej, Pan Jezus napisał, co jest napisane w prawie, to jest odpowiedź Pana Jezusa, a co jest napisane w prawie i jak czytasz? Pan Jezus nie zapytał, jak interpretujesz to, co jest napisane. Kiedy ktoś do mnie mówi, kobiety to są mistrze świata, moja żona to jest mistrz świata w takim tym, ja do niej mówię, ona myśli, że ja mówię co innego. I o ile tutaj mnie to delikatnie mówiąc, czasami potrafi poirytować, to kiedy Pan Bóg mi mówi, kiedy Pan Jezus mówi, to ja myślę, że On ma co innego na myśli. Pan Jezus mówi: bacz, abyś nikomu nie mówił, a my idziemy i rozgłaszamy. I wiecie, jaki jest efekt? On, ten ktoś, bohater historii, został uzdrowiony, ale Jezus już nie mógł wejść do miasta i usłużyć innym. Bo takie tłumy wyszły i przeszkodziły. On chciał wejść, chciał pobłogosławić innych. Ale on myślał, że Pan Jezus ma na myśli. I my często robimy to samo. Przez wyobrażenia, jak tą historię interpretować, jak moje miejsce interpretować, jak mój wybuch złości zinterpretować i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzi człowiek do Pana Jezusa i pyta, jak odziedziczyć żywot wieczny, Pan Jezus mówi: a jak czytasz? Koniec, kropka. Tam jest naprawdę kropka. Nie jak interpretujesz, jak myślisz, a jak czytasz? Musimy chyba zacząć czytać Pismo Święte. I kropka. I nie interpretować, nie zastanawiać się, bo ten Barkocki to tłumaczył tak, a Guńka, jeszcze jak żył Jan Guńka, to on tak to tłumaczył. Bogu dzięki za takich ludzi, którzy z inspiracji Ducha Świętego dobrze nam coś wyjaśnią. Tak, dzięki Bogu. Biblia mówi: patrzcie na waszych wodzów, którzy głosili wam Słowo Boże, a jeśli wytrwali do końca, naśladujcie ich wiarę. Tak, ale jak czytasz? I w tej dzisiejszej historii o Samarytance czytam, że kobieta trwała w grzechu. Ale ja bym wolał powiedzieć, że ona była taka poraniona i pokrzywdzona. Psycholog by jej zaraz pomógł. Potem fakturę wystawił.
Dawniej, kiedy pojawiał się problem w życiu tej kobiety, zamiast skonfrontować się, zamiast przyznać się do grzechu, zmieniała męża i pewnie wiele innych rzeczy. Ale ktoś mówił: kobieto, ale ty masz problem. To zmieniła drugiego i trzeciego. A potem, żeby było mniej formalności, potem już miała kolejnego już bez ślubu i tak dalej. Więc trwała w grzechu, bo owoc pokazuje, że ona trwała w grzechu. Więcej, świadectwo, które wydała, pokazuje. I to jest niesamowita rzecz. Świadectwo. Kiedy już usłyszysz, jak Jezus mówi, ona usłyszała. Nie jest napisane, co Pan Jezus jej powiedział, ale kiedy pobiegła do miasta i mówi: chodźcie, zobaczcie człowieka. On mi powiedział wszystko, co ja uczyniłam. Tak jak kiedyś mówiłem w tym kazaniu, dotąd wszyscy byli winni, tylko nie ona. Ta teściowa, wszystkie teściowe, a miała ich 5, a teściowa zawsze najgorsza. Ale pracodawca też był zły i sąsiad był zły i ktoś. Ona dzisiaj mówi: chodźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co ja uczyniłam. I to jest niesamowite. I dobrze jest składać takie świadectwa, do których byliśmy dzisiaj zachęcani, takiego codziennego dnia, ale bardzo dobrze jest składać świadectwo to, z czego Pan Bóg mnie wyrwał. Niedawno byliśmy świadkami chrztu. Przed chrztem usłyszeliśmy, z czego Pan Bóg wyrwał. I to jest niesamowite. I to jest dowód, że to zadziałał Duch Święty. To już nie psycholog doradził. To nie psychiatra, medycyna, humanizm. Duch Święty mi pokazał, że mam problem. I zrobił coś, co jest dla człowieka, co może zrobić chyba tylko Pan Bóg. Obnażył. Jeszcze wczoraj się tego wstydziłem. Dzisiaj staję przed ludźmi, przed kamerami. Wszyscy słyszą. Kochani, ja myślę, że świadectwo jest jak gnój. Dzisiaj mało ludzi wie, co to jest gnój. Bo nawet jeżeli są rolnikami, to coraz więcej ludzi korzysta z nawozów, nie z gnoju. Gnój to jest coś, co jest brudne, śmierdzące, co czasami wręcz brzydzi. Ale jeżeli chcesz, aby wspomniana jabłonka wydała dobry i piękny i duży i obfity owoc, to co trzeba zrobić? Trzeba tego gnoju dać. To jest najlepszy owoc, najlepszy nawóz, by wydać owoc. Świadectwo to jest nawóz, aby wydać owoc dla Boga. To jest też takie moje odkrycie, kiedy przygotowywałem to kazanie. Przypomniałem sobie świadectwo Filipa i pomyślałem, jakie to jest niesamowite. U nas też niedawno, zresztą Kasper się razem z Filipem chrzcił, Kasper opowiadał o swoich grzechach. Mówi: jak to jest, że rok wcześniej się tego wstydziłem? Rok wcześniej się do tego nie przyznawałem. Rok wcześniej nie widziałem, że to jest problem. A nagle staję przed ludźmi i obnażam się. To mógł zrobić tylko Bóg. I to jest najlepszy nawóz, żeby wydać owoc. A po to żyjemy. Biblia mówi, że jesteśmy powołani, aby przynieść obfity owoc. Abyście szli i owoc wydawali. Trzeba kończyć, bo Michał by drugi raz nie przyszedł. Nie wiem, już wyszedł. Kochani, tak podsumowując. Niezależnie, w którym miejscu jesteś, czy tym, od którego zaczęliśmy, od czego zaczęliśmy? Od religijnych ludzi, którzy szli naokoło, żeby się nie splamić. I to nie chodzi, czy chodzisz naokoło. Chodzi o to, że bardzo często, będąc trochę dłużej w zborze, w kościele,
chodząc za Panem Jezusem. Właśnie to też jest takie słowno. Chodzę za Jezusem, gdybym za Nim szedł. Nie stałbym się religijny. Zobaczcie, że Pan Jezus nie robił czegoś ciągle tak samo. Przychodzi do Niego ślepy. Pan Jezus kładzie na Jego rękę. Ślepy odchodzi uzdrowiony. Drugi raz przychodzi ślepy, a Pan Jezus nie położył na niego ręki. Splunął, zrobił błoto, nałożył na oczy. Czemu? Bo Pan Jezus pokazuje, że to nie forma jest rozwiązaniem, tylko On jest rozwiązaniem. Więc jeżeli jesteśmy w Kościele i stajemy się religijni, lubimy przyjmować jakieś zwyczaje, niektóre zwyczaje są dobre. Paweł mówi, ale my takiego zwyczaju nie mamy ani zbory Boże. Czyli są zwyczaje, które są w zborach i są dobre. Tylko czasami są takie zwyczaje, z których robimy bożki. Więc jeżeli jesteś człowiekiem religijnym, jest dziś dla ciebie rozwiązanie i odpowiedź. Spotkanie z Jezusem, który pokaże ci, że to nie jest najważniejsze być religijnym. Że On pójdzie tam, gdzie ty byś nie poszedł. Również w twoim życiu dotknie tych sfer, których brzydzisz się albo wstydzisz. Jeżeli jesteś w takim miejscu jak ta kobieta, w miejscu grzechu, to trzeba sobie powiedzieć na głos, ale jesteś okłamany przez samego siebie, bo lubimy siebie okłamywać. No przecież to inni są winni, nie ja. Jeżeli jesteś w miejscu grzechu i okłamujesz siebie, jeżeli dzisiejsza nauka, psychologia i wszyscy inni mocno ci jeszcze dopingują, żeby w tym trwać, jest odpowiedź. Ta kobieta spotkała się z odpowiedzią. Ale żeby nie było wątpliwości, to też już dzisiaj powiedziałem, ta kobieta również była poraniona, była biedna i była nieszczęśliwa. Może z innych powodów niż na początku by nam się mogło wydawać, ale była niesamowicie poraniona. Jeżeli jesteś poraniony, jeżeli jesteś pogubiony, jeżeli nikt nie potrafi ci pomóc, to dzisiejsza historia pokazuje, że jest ktoś, kto potrafi ci pomóc. I niezależnie, czy jesteś religijny, czy trwasz w grzechu, czy jesteś pobity i poraniony, musisz usłyszeć prawdę. A prawda wyzwala, jak mówi Biblia, Jan 8:32. Jeżeli jestem religijny, muszę dowiedzieć się i przyjąć, że jestem religijny. I wtedy Pan Bóg może coś z tym zrobić. Jeżeli trwam w grzechu, muszę przyznać się, przyjąć, pokutować i Pan mnie wyprowadzi. Jeżeli jestem smutny, poraniony, pobity, czasami i o tym mogę nie wiedzieć, mogę zaciskać zęby. Nie. Zawsze tak było i dam radę. Kochani, odpowiedź jest jedna. Niezależnie w którym miejscu jesteś, odpowiedzią dla ciebie i dla mnie jest Jezus. I na koniec chciałbym życzyć tobie i sobie Jezusa. Amen.